A ten kuczyk mi chyba lata na lewo i prawo, nie? Czy nie? Nie, no jest tak w miarę po środku. Jest dobrze, ale fajnie to wygląda. Dopasowałam kolor do motocykla. No, bardzo ładnie. Elegancko. No jak z tym jeździ? No dobrze, no jak widzisz. O, jakie motocykle pod uwagę brałaś? Cebulę. W ogóle? A, cebulę. Cebulę, okej. Okay. No, CB... ze CB500, nie? CB500, no. Tą, którą musiałam się jeździć na szkole jazdy. No, ale no. Z tego, co pamiętam, to ona była dla mnie taka tutaj za szeroka i w ogóle niewygodnie mi się nie jeździło, nie? I później mówimy, Darek tam szukał jakieś inne, no i ona wpadło w oko. Pojechałam się przymierzyć tam na pierwszej lepszej aukcji najbliżej nas. No i mówię, kurczę, to ale tutaj jest tak spukło, fajnie. I to tyle. Ja myślałem, że CB i to Kawasaki są takie dość bliźniacze motocykle. O, tylko że one są tutaj inaczej zbudowane, wiesz? Na czym się u was prawo jazdy zdaje? Na Gladiusie, ale w sumie na MT-07 też jest gdzieś. W Opolu. Ale właśnie na Gladiusie, nie? W Opolu jest MT-07. A Krzysiu, ty gdzie zdawałeś prawko? W Częstochowie. W Częstochowie, to na Gladiusie. Na Gladiusie, no. Ale powiem ci, nie miałem tam jakichś problemów z tym motocyklem, bardzo taki zwinny był. Znaczy, mnie się ogólnie Gladiusem super jeździ. No fajnie się tym jeździło, ale wygląda ale to ja na zero. Ale ja miałam później wrażenie, że jak ja poszłam na egzamin, to ten motocykl całkiem inaczej działał. No, to na pewno. Może to psychika działała, albo nie wiem. Znaczy, wiesz co, zależy, bo na przykład mnie się przyznał dopiero na ostatnich godzinach jazd mój instruktor, że przez całą jazdę jeździłem na normalnym, rozblokowanym motocyklu, co nie? A poszedłem na egzamin i dostałem zablokowanego. Wiesz, to na pewno będzie inaczej, to nie będzie nigdy kopia jeden w jeden to, co jeździłaś, bo pójdziesz na egzamin i tam możesz mieć trochę inaczej sprzęgło podregulowane, trochę inaczej, nie wiem, coś tam jeszcze, może inaczej ta skrzynia pracować. O, tu jest odcinkowy. No wiemy, aha, wiemy. Ja mam 60. Sztuka sztuce nierówna. No ale i wiecie, to działa tak, z jaką prędkością jedziesz i wyjedziesz, wiecie o tym, nie? Nie, to jest mierzyć czas przejazdu i wyliczać z tego średnią prędkość. A, no, aha, okej, okay. No. A ja dalej cię bolą plecy? Kogo? Teraz nawet nie. A, ciebie. Plecy cię bolą? A ten co takie dziwne światła ma, przy amerykańskiej samochód. No. No. To tak samo jak ja na samochód robiłem, to na kursie jeździłem dieslem, a na egzaminie, ku mojemu zaskoczeniu, była benzyna. A nie, no to ja mogłam jeździć na tym, którym się uczyłam, bo tak mój ten nauczyciel chciał. I on tak po prostu poszedł do egzaminatora, że ja mam zdawać na tym, co się uczyłam, nie? Aha. Bo wiedział, że ja po prostu bardzo dobrze jeżdżę, ja mu kurczę robiłam z pocałowaniem ręki, nie? A jak ja byłam na tym, czekałam na moją kolej i jedna laska mówi: Boże święty, jak można zrobić łuk bezbłędnie? A ja tak sobie myślałam, no normalnie, jak się nauczysz, no to robisz, nie? Łuk to na pamięć idzie zrobić. No pewnie. No nie, na którym dziadku dałaś prawko na B? Na pierwszym. Ja co też. O matku. A ja na A2 i na A zdałem za pierwszym. A no, ja nie miałam styczności w ogóle z motocyklem. No ja wiem, no. Ale na kategorię B? To za ale pierwszym. Odwalił, ja pierdzie. Uważaj, okay. Uważaj. Uważajcie tam. To się do lewej krawędzi zjeżdża kobito. Kask mu załóż! Za pierwszym i drugim razem jak na B robiłem, to oblałem na tym samym skrzyżowaniu z tym samym gościem. Nie wiem, jak to było możliwe, ale tak było. Chętę do ciebie. Ale masz ładne kokardki. No, od motonatki. Przypięła mi. No, pozdrawiamy. Pozdrawiamy motonatkę. Ja raz byłam świadkiem tej wypadku. Tutaj? No, auto wjechało sobie tam. O ja. Ja tu raz zimą, pamiętam, śnieg był jeszcze nieodgarnięty, ciężarówką pustą jechałem i chciałem skręcić, a zajebałem bączka 180 na tym skrzyżowaniu. Na szczęście nic nie jechało. No to nieźle. Ziewać mi się chce. Mogę się sobie ziewnąć? Możesz sobie ziewać, ważne, że nie bekasz. Ale ostrzegam się, że też będę. Oj, Eryczku, nieładnie, nieładnie. Ja pierdolę. Widziałem na TikToku, był taki gościu, co se siedział na Orlenie w kiblu i mógł se patrzeć zza szyby
co ludzie, no po prostu w sklepie, co się dzieje w środku, nie? No. A z zewnątrz go nie widzieli, co on tam robi. Taka po prostu szyba czarna była. Że on widział ludzi, a oni go nie. Lustro weneckie. No nie wiem, jak to się nazywa, ale mówił, chyba że ma, tak. Mówił, że ma creepy sranie. To mnie to zaskoczył do samochodu. I wy macie ustawione na Pyskowice? Tak. Tak, ale tu można skręcić sobie na... jak to się ta droga nazywa? Jak tu byś skręciła, to byś dojechała do Tychów na prawo. Nie, i w sensie na lewo. Na lewo to jest A4 autostrada. No właśnie, to tam też można jechać i bezpłatnie sobie dojechać. Prosto, nie? Nie, prosto możemy jechać. Jedźmy prosto. Nie prosto pokazuję, tylko ja mam ustawione chyba na dom od razu. No ale waszą drogą. Ja mam Orlen Pyskowice ustawione. No ja też, no ale tutaj mam też tą autostradę. Odwdzięczyłem się. Ja już myślałam, że zostawiłam na biegu i mnie wiesz. A mówię, patrzę, mam luz, no to czemu mnie to tak pcha? Oj ty, Krzychu, oj ty. Jaki Krzychu? Aha. No jaki? Nie, bo nie zajarzyłem, o co chodziło. Ty. Ale masz fajną dupę. Kto ma fajną dupę? Dupę. Gość jakiś rulon wiezie w samochodzie. I tylko kiedyś odnajdziemy siebie, ja chcę wytłumaczyć. Erek, i tak będziesz musiał na ten pas wjechać, wiesz o tym? Tink. No ale myślę, że dojdziecie do mnie i zostałem z przyłu, co nie? Znaczy no bo z przodu. Tutaj dojdziemy prosto i cały czas prosto jedziemy, więc bez sensu później będziemy się znowu tutaj pchali na trawę. Erek, tu się gdzieś indziej. Co ty odpierdasz? Czekaj, wpuść mnie! Dawaj. Przepuściłem ze 3 samochody. I mi to zaraz wskazuje gdzieś w prawo. Dobrze? A mi cały czas prosto. No to jedziemy prosto. Za 2 kilometry dopiero. Ja pierdzielę. Za 2 kilometry dopiero mi pokazuje w prawo. No bo, a mi w lewo. Dobra, ja tutaj kojarzę, więc jak w którą stronę pojedziemy najwyżej, jak ja będę bliżej tej drugiej. Znaczy, jechaliśmy na pewno stamtąd, z prosto. Okej, okay, dobra. Aha, bo mnie tu chyba też prowadzi... Na A1 pewnie. No, czy to A4 jest, nie pamiętam. Ja tak chyba też przyjechałam stąd jakoś. A nie, ja stędy nie przyjechałam. Tam jest ta galeria, jak się nazywa? Centrum, czy północ, czy coś tam? A nie. No gdzie? Na prawo. Tam gdzie masz Market Diula i KFC i coś tam. A, no to jest Europa. Czyli cały czas prosto. O, Europa Centralna, właśnie. Cały czas prosto, bo mnie... Tak. Tak, jest cały czas prosto. Dobra. I siaba da 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 da. O, jadą za nami jeszcze jacyś. No. Amatorzy. Pedałem. Goli noga. Jedź. Siemano. O, co to było? Co on tak kur... tym rowerem po całej drodze? No po całej drodze, no właśnie kolarze tak jeżdżą. Oni tak zawsze, no. O, ale klasyczek. No, fajne. No jadą za nami, czekaj, co to jest CBR-ka chyba, a 500-ka też jedna? Albo nie? 500-ka? A nie wiem, teraz nie umiem w lusterku tego rozkminić. Jakiś owad mi wleciał pod kask. Dobrze, że nie Julik. Pomachajcie im. No ja miałam dzisiaj pod kaskiem rękawiczkę. No jest CBR-ka. Hello! Siemanko, 500-ka. Krzysiu? No? Ej, bo teraz będzie w lewo. Jedziecie? A mi w prawo pokazuje za 600 metrów. Nie, w lewo musimy się kierować, Krzysiu. Jezus. No to zdecydujmy, to gdzie w końcu? No to lewo. Tutaj? Tutaj na światłach. A, światłach chyba. Na światłach. A, no to tutaj. No to mam podobny czas w sumie. O. Krzysiu? No? Z jednej strony jestem szczęśliwy, z drugiej trochę zaniepokojony. Czemu? Bo stały na światłach 3 CBR-ki 500 i moja najlepiej strzelała, ale wiem, że nie powinna. Zaworki. Ej, to ja się oddalam od domu. No zobacz, CBR-ka, 500-ka. No tak. Ej, ja się oddalam od domu. A ile tam mamy do tego Orlenu? A 10 km? Natalka, kierunek? Może 20. Gdzie teraz? Prosto. No bo jak coś, najwyżej ja się tutaj z wami jakoś pożegnam, no właśnie, co? Bo jak masz jechać specjalnie tam i później się znowu wracać.
No bo ja odgliwić bym od... No. Teraz ty byś musiała sobie skręcić tutaj w lewo. No mnie prowadzi w prawo. Sorry, w prawo, no. Bo ja... A daleko masz do domu? No, 19 minut. A, to my 20 minut na Pyskowice. No właśnie, no. No to to bez sensu. No. To jedź sobie w prawo, a my pojedziemy prosto. No. Dobrze. Ta, ta, ta. Na razie. Krzysiu, a ty którędy potem wracasz? Ani. Co? Którędy ty, Krzysiu, wracasz potem? No na Pyskowice... Kurczę. Jedźcie. Muszę się zastanowić, kurczę. No. Czekaj. Pa! Pa, pa. Miłego. Wiesz co? Pojedziemy na Talko, sprowadzimy, co? Do domu. Tak, no ale potem. No potem przez Pyskowice, przez Tworóg, na Lubliniec. No to będziesz miał chyba w miarę po drodze. Nie, ty byś na Częstochowę w Tworogu musiał skręcić. Jak dobrze. Znaczy ja potem się cofam tak czy siak do Katowic i jadę przez siebie, tak jak ci mówiłem, bo nie zdzierżę autostrady dzisiaj już, a nie chcę przez Lubliniec jechać, wiesz. Aha, no to... No chyba, że... Wiesz, bo do Lublinca bym chętnie pojechał, tylko to jest taki problem, że nienawidzę drogi Lublinca Częstochowy znowu już robić kolejny raz. No dobra, no to jak tam uważasz? No jedziemy. Chyba, że mi Krzysiu poobiecał, że trochę pozapierdamy. O kurwa, patrz jak wyjechał. Gdzie pozapierdamy? No potem, na powrocie. No nie wiem, nie wiem. Teraz ze względu na Talkę jestem grzeczny, ale tak to muszę trochę odpieprzyć coś dzisiaj. Ale tak w granicach normy, co nie? No tak trochę szybciej możemy pojechać, ale bez przesady. No, tak pakę 80 już leciałem dzisiaj, to tak przynajmniej tyle. O! A w prawo czy prosto? Okej. Okay. O, Natalka dzisiaj też widzę. Ciężka ręka. Pojechałabym tak sobie po takie około 140, bym sobie tak zaspędziła. Tutaj? Tak. Nie, tu nie, bo tu są co chwilę pasy. O, proponuję... ścigamy się do 50? Dobra. 3? Kurde! Już! Do tych pasów. Ej, pojedziemy sobie szyczą drogą, okej? Okay? No dobra. Ja chcę się tylko... No tutaj za niedługo będziemy skręcać w prawo, jakby co, na skrzyżowaniu. No to dobrze. Widzę. To Lidla? Nie wejdź mu zjeść tej ciężarówce. Ona szpamuje, ta ciężarówka za tobą, Eryk. Jeszcze raz, co? Ta ciężarówka szpamowała przed tobą. Za tobą. Wiem, dlatego myślę, jak wypuścić, co nie? Jak będzie okazja jakaś. Prosto czy w prawo? Dalej co, czy w prawo? Ja wam powiem kiedy. A, dobra. Dopiero za 3 km będziemy zjeżdżać. To tak za nie mówiliście? To tak nic nie mówicie? Delektuję się tym... pięknym krajobrazem i idealną temperaturą. No fajna jest dzisiaj pogoda. No. A mi się chce siku. Ojej, no to skorzystasz z toalety na dworze u mnie w domu. Ja jakich krzaków poluję po drodze spać. Jakich krzaków poluję po drodze spać. A jak chcę dwójkę? Spoko, tam też może, nie? To za płotem. U sąsiada. O. Za kilometr będziemy skręcać. Na najbliższym zjeździe nie znamy. W prawo czy lewo? No, a zjazd masz tylko z której strony? Ale cię wzięłam! Z lewej! Właśnie! No na najbliższym zdjęciu powiedziałam! I w lewo! Kurwa, ale słońce wali! I to nie przeszkadza! W lewo, tak? Uch, ale mi szczeliło! Słyszałeś się? Nie, nie słyszałem! Szkoda! Zjedź do prawej! Gdzie kurwa środkiem drogi? Teraz będziemy jechali w prawo. W prawo, tak? Tak. Okej. Okay. Kleszczów? No. Kurde, jest jeszcze jedna miejscowość w Kleszczów koło Bełchatowa. Najbogatsza gmina w Polsce. No. Ty, Eryk. No. To jedziemy na te Pyskowice i ty potem co, na Kato lecisz, tak? No nie wiem właśnie, jeszcze powerbanka muszę ci oddać. Aha. No jak tam uważasz, nie? A co? No nie, tak się pytam z ciekawości. No nie wiem, kurde, bo od mnie teoretycznie wiesz, najszybsza droga jest autostradą, co nie? No to możesz jechać jak chcesz. Tylko kurde, mi się nie jest autostradą jechać. Chciałem przez Kato, przez siebie, tam przez jedynkę.
bo przynajmniej jest jakieś urozmaicenie, no już przez ten Lublinie stąd pojadę, żeby było lepiej. No to jak tam uważasz, no? No, bo u mnie jest po prostu ta kwestia, że nie lubię tej drogi z Lublinca do Częstochowy, jest koszmarna. Czemu? No nie, no ale w dzień to może jeszcze okej będzie, niech ci będzie. A czemu koszmarna? Z Lublinca do Częstochowy? No. No nie, bardzo jej nie lubię, jakoś tak mi nie leży. Ty tam na zakręcie kask był? Tak, i krzyż. Świetlny wypadek, który mogę zrobić. Coś się spieprzyło, bardzo słabo cię słychać. No? Nie. No halo? No słychać mnie? No. Ale tak. No? No to może to ci pomogę, mam do was. To jest do mnie. Powtórz. Ach, powtórz, dobra, to ja powtarzam, że o, teraz tak. Słyszę. No, no bo ty głośniej musisz mówić. No, no. Śmiertelny wypadek motocyklisty. Dawno? Dawno temu, no. Ej, tu uważaj, bo ogólnie była sytuacja. Jak jechałem po Natalkę, to tego samochodu tu nie było. Bo no, byłem jakieś 10 minut i jak wracałem, to już spalony. No dalej tu stoi, ciekawe co tu się stało. No według mnie to się chyba zapalił, albo no, nie wiem, no coś takiego, no skoro piana z gaśnicy jest. No, no zapalił się, no bo widać, że było gaszone to. No ale to w czasie jak ja, wiesz, jak ja po Natalkę poszedłem, co nie? Pojechałem. No. To dosłownie chwila i nic. Też motocyklista zginął. Gdzie? Tutaj? Tam, gdzie jest krzyż taki, aha. To jakoś tak dziwnie mi schodzi, nie wiem czemu. Co ci schodzi? Jakoś tak dziwnie. Kotek! O, ładny! Wycina! Ciekawe, czy nam wyjedzie? Nie. Nie. No i nie widzę teraz. No ja ci powiem, ja ci wyjadę tu zawsze na środek, siema. Dobra, o. Możesz jechać. Jakaś kominiarka cała zawinęła. Dobry? Siema. Dzień dobry. Battery medium. Openish. Channel one. No, siema. Ja dole. No patrz do góry. Dobry? Siemanko! Co tam? Co u was? To dobrze, smacznego! Zdrowaczko! A to nie było tutaj w lewo? Było. A ustawiłeś nawigację? Już mnie poprawiło. Dobra, dawaj prosto. No kask. Co kask? Kask po prawej. Wiesz, ja się ogólnie taki kurek obawiam, bo na pół się nie zakręt za kurką czy coś, ale ja się zawsze boję, że jakaś osobówka ci wyskoczy, bo idiota cię wyprzedzał, to nie? No. No jest. Ja się trochę tych wypadków naoglądałem na motocyklach. Kurwa, nie chciałbym mieć starcia z autem, z czymkolwiek. Jeszcze wiesz, wyjebać się to jest jedno, nie? To jeszcze, jakbyś się gdzieś poślizgnął w zakręcie, wyjebał się, trudno. Ale jak uderzysz w coś, w auto, w ciężarówkę, kurwa to... W Częstochowie, no ja na Pawła jest kasu, ci mówiłem, bo tam była taka sytuacja. Gość jechał CBR 1000RR i jechał 30 na godzinę. I skasowała go, wiesz, jakby nie widziała go babka, która jechała Corsą, zaczęła go spychać z drogi. Też jechała jakoś już koło 40, mniej więcej, co nie? No. Także zerowa prędkość. I gościu po prostu, jak ona go zepchnęła z drogi, jego zablokowało, spadł z motocykla. Nic by się nie stało, głupia sytuacja, pośmialiby się, gdyby nie to, że przy drodze stał znak i on się szyją na znak nabił. O. I zmarł po prostu na miejscu. To ja widziałem, jak się gościu o znak zahoczył i mu nogę urwało. Widziałeś to? Nie, na szczęście nie. No, widziałem. To na YouTubie jest. A chodź na Opole jeszcze, co pojedziemy. Nie no, co ty. Za 300 metrów w lewo. Ty kurwa, co to jest za droga? To ten ty tutaj nie jechałem jeszcze. Nie, no to urozmaicisz sobie. A które lewo, bo są dwa? Tutaj teraz w lewo. Tak bardziej na prosto, wiesz? Dawaj. Paliło coś. A właśnie nie chciałem tylko tak, wiesz, zabejtować. Bardziej prosto lewo, okej. No, bardziej prosto, no. Kurde, spieprzyłem sprawę, że nie ubrałem sobie bluzy, mam jeszcze podpinkę w plecaku. Możemy się zatrzymać, jak chcesz, ja się wyleję. No nie, jak będzie okazja, to nie? Spalanie 4,7 dzisiaj. Ja zrobię 220 km i spalanie 4,7. No to ja też mam 4,7. Nie. 4,7 mam teraz, spalanie mam 5,4. Ja zrobię 171 i mam 4,7. I spaliłem 12 litrów, ale generalnie to ja mam wysokie spalanie do średniej, dlatego że ja
Od Pyrzowic całą, jak wiesz, odkąd się skończyły te korki, czyli od Pyrzowic całą autostradę leciałem po 180. Ale ja też zapierdolę, jak jechałem tam. Ja chyba przyjechałem do Gliwic, to miałem koło 6 spalanie. No może tu, to może tu też jest wyższe spalanie, bo ja też mam nowszy motocykl, ja mam euro chyba 6 czy 5. Też nie o to chodzi, bo mój tak wiesz, przy takich prędkościach palą identycznie, tylko mój ma mniejszą pojemność i mniej mocy, czyli przy takich prędkościach po 180 twój spali mniej niż mój. No może tak, no. Bo mój ma już wyższe obroty, jest bardziej wyżłobany wtedy. No, no. Kurwa, ale komaru leci. No, zasłaniaj szybę. Panie Bogu, proszę na mnie nie srać. Jutro wlatuję na TikToka. Proszę przestać srać. To było dobre. No się uśmiałem z tego. No. Jutro na TikToka leci. Słabo, stop tu jest. Słabe to oznakowanie, tu bardzo mało widoczne. Powiem ci, że jechałem na iPhone mapie, w tą stronę. Jechałem na iPhone mapie z włączonym po prostu głosem, co nie? Na interkom. No. I powiem ci, że tam mega ci podaje informacje. Na przykład mówi ci, że nie najpierw zostać w prawo, tylko wiesz, na przykład liczy ci jak jest możliwość, na przykład przy najbliższym znaku stop skręć w lewo. Aha. No spoko, punkt orientacyjny mega, co nie? A to w aplowskich mapach, tak? Tak, to aplowskie ogólnie, jeżeli chodzi o Google Mapa kontra aplowskie mapy, to nie ma porównania. Kurde, nie wiem, ja nie korzystałem z tego nigdy, zawsze mi się to jakieś takie dziwne wydawało. Wiesz dlaczego? Bo jak jedziesz, na przykład, nie wiem, jedziesz gdzieś na przykład samochodem, a potrzebujesz coś znaleźć w mieście. Na przykład ja na kurierce korzystam z aplowskich, bo są wszystkie firmy, co nie? No. To spoko, bo ona jest mega dokładna, mega szybka, tylko na dłuższych trasach teraz, Google Mapa wprowadziła jakieś kurwa automatyczne trasy zmniejszające spalanie i inne takie. Aha, no jest coś takiego. I nawet jak sobie ustawisz dłuższą trasę, to on i tak ci przebije na tą swoją. Tak, on zmienia kurwa potem. Tak, dlatego, a w aplowskich jest tak, że jak raz ustawisz trasę, to już tą trasą jedziesz. Ale ogólnie uznałem, że jak kupię coś bardziej takiego, wiesz, no, normalnego, żeby było więcej miejsca na kierownicy, to sobie kupię tą nawigację motocyklową. Wiesz co, akurat chyba tą stoptoma oglądałem. Nie tyle motonawigację, co planer trasy, czyli że siedzisz sobie w domu, ustalasz sobie całą, wiesz, w punktach całą trasę i potem tylko realizujesz plan. I tam sobie już wybierasz drogi, którymi chcesz jechać i tak dalej. I one mają fajne opcje, bo one wybierają, wiesz, tam masz opcję najszybsza trasa, najkrótsza. I najciekawsza. I najciekawsza to jest taka, wiesz, pod względem tego, że ładne widoki, albo dużo zakrętów, na motocyklistów i tak dalej. Aha. To takie to urozmaicenie jazdy tu bardzo. No tak, tak, tak. No ja kiedyś oglądałem recenzję tych nawigacji. Fajne to. Gdzie my jedziemy, ty? Ja w ogóle tych dróg nie kojarzę tutaj. Ta nawigacja jakoś inaczej prowadzi tu. Ja się boję, że prowadzi nas tą drogą, co wychodzi na moje tyły. A to ja nie wiem. Jak na moje tyły? Gdzie? Wiesz, ta droga, co ja do siebie za pierwszym razem jechałem. A nie, to na pewno nie. To zupełnie inna strona. No, żebyś się nie zdziwił. Świniowice, bo drogi podobne się robią. Znaczy, bądź co bądź, jest bardzo ładna, bardzo ciekawa, jakby jakościowo dobra droga. No tutaj jest droga zajebista. Nie? Wiesz, przez wioski, a fajne zakręty. No. Szkoda tylko, gdzie się zankuje po drodze. Ej, teraz z pierwszeństwem w lewo. Też ci się czasami kierunkowskach nie chce wbić? Nie. Ja czasami nacisnę i mi się nie włączy, bo za słabo to zrobię. Widziałeś, jak się Tak. Może jakaś bójka będzie, ty. Jestem mega fanem tej drogi. Co, jesteś fanem? Tak, tej drogi. Której drogi? Podoba mi się, naprawdę. Mega mi się droga podoba. A, no fajna była, fajna. Jedź prawym, zobaczmy co się dzieje. O, dawaj no. Czekaj, ja polecę. W porządku wszystko? W porządku wszystko? A on cały? Co się stało? Panu koło spadło. Cześć! Co koło? Czekaj. Oj. Cześć, bo tam szklenie jechać. Czekam aż tamten przyjedzie. Ty, ile tu jest szkła? Dlatego mówię, że potem szklenie jechać. A tu jest wszędzie szkło. Kurde, się to do opony nie wbiło, ty. A tu kilka aut jest. Co on tam gadał, że co? Gość przyjechał z przeciwka, wydupił w coś. No. On generalnie miał z lewej strony całego boku i koło musiałaś wyleciało, co nie? Aha. Ale ponoć jest cały.